Dzień 30. Nasza miłość. Czy trzeba chrześcijaninowi przypominać o obowiązku miłości względem serca Maryi? Jak wiele do tego ma powodów. Jeśli zachwyca nas piękno, to serce Maryi jest czyste i niepokalane. Jeśli podoba nam się cnota, serce Maryi jest po sercu Jezusa najdoskonalsze. Jeśli cenimy sobie dary Boże, serce Maryi jest oceanem łask Boży. Jeśli urzeka nas wielkość, serce Maryi jest sercem Boga Rodzicy. Jeśli pragniemy dobrodziejstw, serce Maryi broni nas od piekła miłosiernym i potężnym wstawiennictwem. Jeśli dostatecznie kochamy Matkę, która dała nam życie, to sercu Maryi zawdzięczamy życie duszy, łaskę Bożą, nadzieję życia wiecznego. To wszystko powinno skłaniać nas do miłości względem serca Maryi. Ale czym powinna odznaczać się ta miłość? Gorliwością. Powinniśmy być apostołami Maryi. Ona zdaje się mówić do nas: jeśli mnie kochacie, zjednujcie mi serca. Wskażmy przyczynę tej gorliwości i obiecaną za nie nagrodę. Mamy zachęcać innych do poznania i kochania Maryi, ponieważ ona zasługuje na to, bo miłość jest dla nas prawem, bo przynagla nas do tego obowiązek względem bliźnich. Tak, Maryja na to zasługuje. Opat Frankon głosił, że uwielbienie Maryi jest niewyczerpanym źródłem, bo im więcej z niego czerpie, tym jest obfitsze. To znaczy, że nawet jeśli oddawalibyśmy Maryi największe pochwały, nie zdołalibyśmy wszystkiego wypowiedzieć na jej cześć. Święty Augustyn uczy, że choćby wszystkie języki ludzkie głosiły chwałę Maryi, nie byłoby to dostateczne. Nasze serca domaga się od nas, abyśmy mówili o Maryi i zachęcali innych do czci oraz miłości ku niej. O tych, których kochamy, wiele mówimy, chcąc przez to wzbudzić dla nich miłość i powszechny szacunek. Kto nie myśli o Maryi, nie mówi o niej innym, nie stara się wzbudzić miłości ku niej w sercach bliźnich, ten Maryi nie kocha. Prawdziwi czciciele Królowej Nieba i Ziemi postępują inaczej. Chcą, pragną i pracują nad tym, aby wszyscy znali i kochali Boga Rodzicę, wszędzie mówiąc o jej dobrodziejstwach i starając się wszystkim udzielić swojego gorącego uczucia dla Maryi. Święty Anselm pisze, że przez Maryję grzesznicy otrzymali odkupiciela, dlatego głoszenie chwały Maryi pociąga grzeszników do nawrócenia i do pracy nad zbawieniem. Zresztą, jeśli wszystkie łaski od Boga ludzie otrzymują przez ręce Maryi i jeśli ci, którzy są zbawieni, dostępują wiecznego szczęścia za wstawiennictwem Matki Bożej, to można powiedzieć, że na zbawienie ludzi bardzo wpływa uwielbienie Maryi, a przez to pobudzanie serc ludzkich do ufności w jej pośrednictwo i potężną opiekę. Apostołów miłości Maryi czeka wielka nagroda. Nie tylko dostąpią zbawienia, ale za ułatwienie go innym będą otoczeni szczególną chwałą. Według świętego Bonaventury niebo jest otwarte dla tych, którzy głoszą chwałę Maryi. Potwierdza to Ryszard od świętego Wawrzyńca. Wyjaśnia przy tym, że czcić i zachęcać innych do czci dla Królowej Anielskiej to zaskarbiać sobie życie wieczne, ponieważ ta łaskawa i wdzięczna Pani wyprosi niebo tym, którzy rozszerzają jej chwałę pomiędzy ludźmi. Przez usta mędrca Pańskiego Boga Rodzica mówi do nas: dzięki mnie rządzą władcy i wielmoże, rządzą prawowierni. Tych kocham, którzy mnie kochają. Święty Bonaventura, wielki sługa Maryi, wzbudzał w sobie gorliwość, powtarzając sobie słowa: ciesz się i raduj, duszo moja, z Królową Miłosiernej, bo wielka nagroda czeka tych, co ją sławią. Tomasz Akempis w usta Maryi kładzie słowa skierowane do Jezusa: Synu mój, ulituj się nad duszą, która mnie kocha i głosiła moją chwałę.
postanówmy jak najszerzej rozpowszechniać cześć niepokalanego serca Maryi. Czyńmy to różnymi sposobami. Mówiąc o jej miłosierdziu, rozgłaszając łaski otrzymane za wstawiennictwem Maryi, rozdając książki, obrazki, medaliki, szkaplerze. Tym sposobem wielkich łask dostąpił błogosławiony January Maria Sarnelli, redemptorysta. Miał szczególne nabożeństwo do niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wszędzie, gdzie mógł, rozdawał obrazki, medaliki Matki Bożej, różańce i szkaplerze. Przed spoczynkiem okręcał ręce paciorkami różańca, aby i w nocy nie zapominać o Królowej Nieba. Kiedyś zwierzył się przyjacielowi, że w cierpieniach, pokusach i walkach z namiętnościami czuł się dziwnie umocniony, trzymając w dłoni różaniec. Chciał wszystkim głosić chwałę Maryi. W kazaniach mówił przeważnie o Matce Bożej. Spodziewał się raczej niewielkich owoców zgłoszenia nauk bez wspomnienia o świętym imieniu Maryi. Podczas śmiertelnej choroby ciągle całował obraz ukochanej matki. Przewidziawszy chwilę zgonu, poprosił brata, który mu pomagał, żeby odmówił różaniec. Powiedział: chciałbym umrzeć z tą modlitwą na ustach. Ten sługa i apostoł Boga Rodzicy, współpracownik świętego Alfonsa, zmarł 30 czerwca 1744 roku. Królowo Nieba, Matko Świętej Miłości, ponieważ ze wszystkich stworzeń jesteś najbardziej godna miłości, najbardziej kochasz i najwięcej Cię kochają, pozwól także mi kochać Ciebie. Swoim wstawiennictwem wybawiłaś mnie od piekła i obsypałaś mnóstwem niebiańskich darów. Gdyby to było możliwe, chciałbym uczyć o Twojej dobroci i łaskawości wszystkich ludzi na świecie, żeby każdego pociągnąć do czci i miłości ku Tobie. Jestem gotów umrzeć w obronie Twojej czci, gdyby była taka potrzeba. Przyjmij łaskawie te uczucia i wyrazy mojego wewnętrznego usposobienia. Niegdyś ciężko obrażałem majestat Boży, byłem nieprzyjacielem Jezusa, a więc nie kochałem także Ciebie. Teraz dzięki Twemu wstawiennictwu poprawiłem się i po łasce Bożej niczego tak bardzo nie pragnę, jak Ciebie kochać i zasłużyć na Twoją miłość na ziemi i przez całą wieczność w niebie. Amen. Modlitwy na zakończenie każdego dnia. Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu Synowi, przyjmij nasze serdeczne błagania i jak przez przewidzianą śmierć Twojego jedynorodzonego Syna zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżać się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich grzechów. Amen. Boże, pasterzu i władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę Kościoła. Prosimy, spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, Stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego Kościoła i spraw miłościwie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które Cię z wiarą prosimy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. A modlitwa świętego Bernarda, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pamiętaj o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc miał być od Ciebie opuszczony. Tą nadzieję ożywiony uciekam się do Ciebie, o Maryjo, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa. Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Pani Świata, racz nie gardzić moimi prośbami. O Matko Słowa Przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze,
a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Przez Twoje święte panieństwo i niepokalane poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen. Wersja współczesna. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Panninami, Matko, biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko, słowa racz nie gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Litania loretańska. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolica Mądrości, módl się za nami. Przyczyna naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Róża duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Wieża z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddaj. Łaskę Twoją prosimy Cię, Pani, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Pana, Syna Twojego poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. W czasie wielkanocnym ciesz się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat rozweselić raczył, spraw to, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca Najświętszej Twojej Rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy, czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Jego otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.